W ciepły niedzielny poranek na południu Sydney grupa motocyklistów wybiera się na przejażdżkę. To członkowie prorosyjskiego klubu Nocnych Wilków. Mówi się o nich aniołki Putina. Po pierwsze, żeby wstąpić do klubu, trzeba być motocyklistą. Mamy wspólne zasady. Żadnych narkotyków ani broni. Chcemy pokazać światu, że Rosja ma wielką historię i wciąż ją tworzy. Nocne Wilki należą do międzynarodowej sieci patriotów, których celem jest uświadamianie światu, że z Rosją Władimira Putina należy się liczyć. Takie organizacje są bardzo ważne dla Putina, bo osiąga dzięki nim różnorakie cele. Może wykorzystywać rosyjską społeczność do budowy wpływów i zmiany australijskiej polityki. Rosja tego nie ukrywa. Gdy w Rosji Putin brutalnie ucisza prodemokratyczną opozycję, w Australii jego sympatycy uciszają krytyków Kremla. Wspieramy prezydenta Putina w walce z opozycyjnym bagnem. Dlaczego Rosję w ogóle obchodzi Australia? Ponieważ Rosja ma oczy wszędzie. Wie, co się tu dzieje i nie uważa tego za nieistotne. Poza tym Australia to bezpieczne miejsce dla rzeki brudnych pieniędzy wypływających ze skorumpowanego reżimu Putina. To idealne miejsce na lokowanie kapitału. To demokracja ze stabilnym systemem bankowym. A przestępcy takie bardzo cenią. To idealne miejsce do prania pieniędzy. Prześledzimy drogę brudnych rosyjskich pieniędzy i wpływów Rosji w Australii. Ujawnimy, jak bliscy wspólnicy Putina lobbowali tu za zniesieniem amerykańskich sankcji, jak lokalna wojna propagandowa wspiera interesy Kremla. Wyznawcy Putina. Nowy rosyjski patriotyzm. Oto dumna manifestacja patriotyzmu w wykonaniu Nocnych Wilków z Nowej Południowej Walii. Jadą pod pomnik na plaży pod Sydney, by uczcić słynną rosyjską bitwę znaną jako Atak Umarłych. Nocne Wilki to klub patriotów. Organizujemy święta ku pamięci wydarzeń z I i II wojny światowej oraz ofiar tych wojen. To nas łączy. Wilki to najlepiej zorganizowana i najbardziej rozpoznawalna organizacja rosyjskich motocyklistów. Ich siłą jest 5 tysięcy aktywnych członków. Mają filie w całej Rosji, na terenach byłego ZSRR, ale także w Europie i innych miejscach na świecie, w tym w Australii. Ja
Filia australijska powstała w 2015 roku. Ma członków w Nowej Południowej Walii, Queensland, Wiktorii i w Australii Zachodniej. Robią różne rzeczy. Od organizowania wigilii dla niepełnosprawnych dzieci, po patriotyczne wycieczki motocyklowe, jak je nazywają, z okazji wielkich wydarzeń historycznych. Ale od 7 lat wyraźnie ustawiają się w pozycji stronników rosyjskiego rządu. As public supporters of the current course of the Russian government. Najsłynniejszym fanem nocnych wilków jest Władimir Putin. Dzień dobry, przyjaciele. Cieszę się, że was widzę. Rosyjska sekcja nocnych wilków to zastępcza armia Kremla. Promują się jako eksperci od wojskowości oraz strategii walki. Nocne wilki zostały objęte sankcjami USA za walkę u boku prorosyjskich sił na Ukrainie. Kreml stworzył koncepcję ruskiego miru, czyli rosyjskiego świata. Wszędzie, gdzie żyją Rosjanie, Moskwa musi mieć reprezentację. Tak więc wraz z przepływem zwykłych ludzi lub zamożnych Rosjan, nagle w danym miejscu pojawiają się różne organizacje. Oczywiście ma to być wyraz ich kulturowej tożsamości. Ale w każdym momencie te organizacje mogą zostać użyte do działań operacyjnych. Port w Sydney to nieoczywiste miejsce do celebrowania rosyjskiego nacjonalizmu. Święto organizuje proputinowska grupa zwana Stowarzyszeniem Dwugłowego Orła. Wśród gości znalazł się konsul generalny Rosji w Sydney. Prowadzący imprezę to 31-letni Symeon Bojkow, urodzony w Australii, syn rosyjskiego popa. Jest też liderem australijskich kozaków, stylizujących się na jednostkę wojskową. Dziś obchodzimy bardzo ważne święto, 100. rocznicę masowych przesiedleń. Po co kozacy przybyli do Australii? Żeby kultywować tradycje, kulturę, wartości i propagować sympatie prorosyjskie, za co się mnie krytykuje. Ale nie boję się otwarcie powiedzieć, że jesteśmy prorządowi. Bojkow przewodzi małej grupie australijskich kozaków. To jednak dyskusyjne przywództwo. Na tym filmie umieszczonym na YouTubie widać, jak zostaje wybrany na kolejną kadencję, mimo próby odsunięcia go od władzy. Kto za Symeonem Bojkowem? Dziękuję panom za zaufanie. Tylko bądź grzeczny. Oczywiście. Gratuluję. Jako patrioci jesteśmy aktywni i zawsze będziemy bronić Rosji.
Niektórym się wydaje, że Australia nas wchłonie i że nie możemy pomóc ojczyźnie. Naszym zdaniem bycie Rosjaninem to za mało. Trzeba wspierać Rosję i jej bronić. Bojkow zabrał australijskich kozaków do Rosji, gdzie strzelali z broni i odwiedzili poligon wojskowy. W 2018 roku Bojkow powiedział w rosyjskich mediach: mamy wyjątkową okazję wspierać Rosję z terytorium wroga. Mówił o Australii i twierdził, że kozacy mogą tam budować prorosyjskie siły, lobbować wśród polityków i parlamentarzystów, walczyć z kłamstwami na temat Rosji, atakami i sankcjami. Zwyczajnie prowadzić wojnę informacyjną. Dlaczego uważa pan Australię za wrogie państwo? Chodziło mi o to, że to państwo, które nakłada sankcje na Rosję i zachowuje się antyrosyjsko. To nie są zachowania sojusznicze. Nie jesteśmy wrogami Australii. Uwielbiamy ją i będziemy jej bronić. Chcemy doprowadzić do naprawy stosunków australijsko-rosyjskich. To bardzo ważne. Do rozłamu w stosunkach australijsko-rosyjskich doszło w 2014 roku po wejściu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Prorosyjscy separatyści zestrzelili wtedy MH17, samolot malezyjskich linii lotniczych, zabijając 283 pasażerów. 38 z nich było Australijczykami. Powiem bez ogródek panu Putinowi. Naprawdę to zrobię. Powiem to wprost. Zamordowano Australijczyków. Zrobili to rosyjscy rebelianci z rosyjskiej broni. Jesteśmy bardzo niezadowoleni. Do tego wydarzenia relacje australijsko-rosyjskie opierały się na wymianie handlowej i kulturalnej. Nagle strony się skonfliktowały. Australia w imię sprawiedliwości zaczęła naciskać w sprawie niezależnego śledztwa i stała się dla Kremla problemem. W odpowiedzi Kreml też zaczął stwarzać problemy. Gdy podczas szczytu G20 w 2014 roku w Brisbane protestujący potępili Putina za zestrzelenie MH17, Symeon Bojkow zorganizował kontrmanifestację w obronie prezydenta. Jak się dowiedzieliśmy, australijskie władze obserwowały Bojkowa z powodu podejrzeń, że mógł zebrać pieniądze dla separatystów na Ukrainie i być może udał się w miejsce konfliktu. Zaprzecza pan? Oczywiście. Nie byłem na Ukrainie od wybuchu wojny. Byłem tam wcześniej, w Kijowie, na zachodniej Ukrainie. W 2015 roku Bojkow spotkał się w Rosji z przywódcą separatystów Igorem Girkinem, znanym jako Strzelkow. Strzelkowa oskarżono wtedy o bezpośredni udział w zestrzeleniu MH17. Dlaczego go pan odwiedził? Igor Strzelkow to bohater Noworosji.
Ani on, ani nikt inny po rosyjskiej stronie nie zestrzelił MH17. Zrobiła to Ukraina nad swoim terytorium, w swojej przestrzeni lotniczej. Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Słowom Bojkowa przeczą przytłaczające dowody w tej sprawie. Strzelkow oraz dwóch innych Rosjan i Ukrainiec są obecnie sądzeni w tej sprawie przed niderlandzkim sądem. In absentia. To jakaś fikcja. Gdybyśmy zestrzelili samolot, na pewno byśmy się do tego przyznali. Bojkow wraz z innymi kozakami próbował uciszyć ukraińską społeczność w Australii. Podobno mówili wam coś o Krymie, o Donbasie. Na tym filmie widać, jak Bojkow niepokoi wiernych i popa przed cerkwią w Sydney. Dlaczego opowiada pan, że Krym jest ukraiński? Wszyscy wiedzą, że jest rosyjski. Zawsze był i będzie. Rosjanie znów wygrali, Krym jest nasz. Był tam obecny Władimir Simonian, prezes australijskich Nocnych Wilków. Krym zawsze będzie rosyjski. Podejdźcie tu. Ktoś mógłby to nazwać zastraszaniem. Mocne słowa. Mogliśmy zrobić coś gorszego, ale nie popieramy łamania prawa i radykalizmu. To nie są australijskie wartości, ale musimy przypominać o swoim istnieniu. Wiem, że samo pokazanie się kozaków ogranicza działalność antyrosyjską. Bojkow szerzy prorosyjskie poglądy poprzez gazetę Russian Frontier. W naszej gazecie walczymy z antyrosyjską histerią. Ludzie czytają nas i poznają odmienne stanowisko. Zachodnia prasa jest bardzo antyrosyjska. Proponujemy alternatywę. Putin ma dużą władzę na Kremlu. Rosja to siła, ma ogromną armię. Ale pewnych rzeczy nie są w stanie zrobić. Pomagamy im. Wyjaśniamy mieszkańcom Zachodu, że Rosja to nie hakerzy, truciciele ani zamachowcy. Zaprzeczamy tym wszystkim oskarżeniom. Russian Frontier to nie tylko prorosyjskie wiadomości, to również arena rozliczeń. W 2020 roku celem ataku gazety stał się były australijski dyplomata i analityk rosyjskiego wywiadu Kyle Wilson. Russian Frontier publikuje treści ekstremistyczne, a osoby, które się nie zgadzają z linią gazety, nazywa wrogami Rosji. Artykuły Wilsona o wpływach prorosyjskiego lobby w Australii wkurzyły Bojkowa. Bardzo ciekawy artykuł, polecam. W kolejnym numerze Frontier nazwał artykuł Wilsona rasistowskim, a autora teoretykiem antyrosyjskiego spisku. W filmiku w mediach społecznościowych Bojkow pokazał mem z Putinem, który mówił: żartownisiu, ciebie zabiję na końcu, wydrukowany tuż obok zdjęcia Wilsona. Mam nadzieję, że nas za to nie zamkną. Agresja, obelgi,
imputowanie mi motywów, podważanie uczciwości sugestiami, że zapłacono mi za napisanie tego artykułu. To znana taktyka w Rosji. Na protestujących wysyła się tam jednostki kozaków z batami. Nie zamierzam tolerować takich ludzi jak Kyle Wilson, rozpętujących nagonkę na naszą społeczność, piszących histeryczne artykuły na temat Rosji. Bronimy w naszej gazecie rosyjskich interesów i piętnujemy oburzające sugestie Kyle'a Wilsona. Gazetą wraz z Bojkowem zarządza Rosjanin Walerii Malinowski, prezes australijskiej sekcji Stowarzyszenia Dwugłowego Orła, proputinowskiej grupy nacjonalistów. Bojkow jest jego zastępcą. Stowarzyszenie promuje kulturę rosyjską i walczy z uprzedzeniami dotyczącymi Rosji. Poza krajem żyje 30 milionów Rosjan. To 20% naszej populacji. Dzięki stowarzyszeniu możemy do nich docierać z promocją kultury. To ważne dla ojczyzny. Stowarzyszenie Dwugłowego Orła rzekomo propaguje rosyjskie wartości, ale przede wszystkim reedukuje Rosjan, by poznali tak zwaną właściwą wersję rosyjskiej historii, czyli ją zafałszowuje, zarówno za granicą, jak i w samej Rosji. Na zajmowane stanowiska Bojkow i Malinowski zostali mianowani w 2020 roku przez ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Dwugłowego Orła, Leonida Reshetnikova, byłego rosyjskiego szpiega. Reshetnikov oraz rosyjska filia stowarzyszenia są oskarżani o działalność szpiegowską na terenie Europy Wschodniej. Reshetnikov był generałem KGB. Niby jest emerytowany, ale Putin wyraźnie powiedział, że nie ma kogoś takiego jak emerytowany oficer KGB. I w tym kontekście trzeba patrzeć na to, co się dzieje w Australii. Prowadzi się tu wojnę informacyjną, by wpłynąć na nasz rząd i jego politykę, tak by stała się ona przyjazna Rosji. Reforming those policies so that they would be perceived as serving Russia's interests and not being hostile to Russia. Rosja nie widzi w Australii sprzymierzeńca, tylko patrzy na nią przez pryzmat sojuszu militarnego z USA. Ignorując wagę Rosji, jej wpływów i pozycji międzynarodowej, ryzykujemy, że nagle ktoś wyciągnie asa z rękawa i użyje go przeciw Australii. Zainteresowanie Rosji Australią wynika nie tylko z powodów politycznych. Przez nasz kraj przepływają ogromne sumy rosyjskich pieniędzy. W ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami antykorupcyjnymi namierzyliśmy miliony dolarów prane przez Rosjan w australijskich bankach i firmach. Australia to idealne miejsce na lokowanie kapitału. To demokracja ze stabilnym systemem bankowym, a przestępcy takie bardzo cenią. To idealne miejsce do prania pieniędzy. For illicit funds. Paul Radu to współzałożyciel projektu Raportownia o przestępczości zorganizowanej i korupcji grupy śledczych z Europy Wschodniej. W 2014 roku wykorzystali wyciek danych bankowych i firmowych, by ujawnić jeden z największych na świecie przekrętów związanych z praniem pieniędzy. Nazwali go rosyjską pralnią. Ponad 20 miliardów dolarów z Rosji trafiło na konta pewnego banku w Mołdawii,
a stamtąd przelano je dalej. Większość trafiła do Unii Europejskiej, do Trusta Commerzbanka na Łotwie, a potem poprzez przelewy do największych banków na świecie rozeszły się wszędzie, w tym do Australii. Z wycieku wynika, że część pieniędzy trafiła do firmy w nadmorskim miasteczku Yumaina Beach w Nowej Południowej Walii. Oto siedziba Gemini Packaging, firmy założonej przez rodowitą Rosjankę, sprzedającej opakowania jedzenia i napojów do Rosji, Mołdawii i innych krajów. Z przecieków wynika, że do Gemini wpłynęło ponad 750 tysięcy dolarów poprzez jeden bank i dwie firmy krzaki kluczowe w rosyjskiej pralni. To miała być opłata za materiały budowlane, ale dyrektor Gemini, zapytana o dane, nie rozpoznała nazwy firm i nie miała potwierdzeń przelewów. W innych spółkach mówili to samo. Nie znali źródła przelewów. W księgach odnotowywano usługi, ale przelewy przychodziły z zamorskich kont. Firmy odpowiadały: nie wiemy, dlaczego tak się z nami rozliczono. Ocenia się, że na zagranicznych rachunkach ulokowane jest bilion brudnych rosyjskich dolarów. Transparency International Ilii Szumanowa próbuje je wyśledzić. Wraz z nim prześledzimy drogę tych środków do Australii. Tysiące rosyjskich polityków i oligarchów lokują pieniądze nie w Rosji, tylko za granicą. Dla bezpieczeństwa, bo nie ufają w stabilność rosyjskiej władzy i ekonomii. Dlatego wolą zabezpieczać pieniądze gdzie indziej. Marca 2014 roku do Brisbane przyleciało pięciu Rosjan. Rzekomo na wakacje. Należeli do dziewięcioosobowej grupy, która od 2010 roku wielokrotnie odwiedzała Queensland. To nie byli jacyś ważni rosyjscy biznesmeni. Mieli firmy w Rosji, ale niewielkie. It looks like that they have some businesses in Russia, but it's not big business, let's say. Reprezentowali dwie syberyjskie spółki, fabrykę lodów oraz firmę jubilerską. Podczas wizyt otworzyli 24 konta w tej chwili banku Surfers Paradise i przez 3 lata zdeponowali na nich ponad 29 milionów dolarów. Kartami do tych kont Rosjanie płacili za luksusowe wakacje, ubrania od projektantów, kosztowną biżuterię. Australijska Policja Federalna przez pół roku prowadziła śledztwo w tej sprawie i dzięki dowodom udało się zamrozić te rachunki. W sądzie policja argumentowała, że jej zdaniem środki pochodzą z przestępstw, a konta były wirtualnymi skarbonkami na ogromne sumy. Sędzia uznał, że dowody dobitnie wskazują na pranie pieniędzy przez Rosjan. Rosyjskie media zapytały biznesmenów o cel wizyt w Australii.
oświadczyli, że szukali produktów mlecznych do fabryki lodów oraz chcieli otworzyć firmę jubilerską z australijskimi partnerami. Ale nigdy nie otworzyli żadnej spółki w Australii. Zdeponowali jedynie pieniądze na kontach. Sprawę owiała wielka tajemnica, po tym jak sąd zgodził się na utajnienie większości dowodów. Sąd zwykle utajnia dokumenty w obawie przed niesprawiedliwym osądem ławy przysięgłych, by chronić oskarżonego. Tej sprawy to nie dotyczy, bo to nie była sprawa karna. Inne powody utajnienia to ochrona bezpieczeństwa narodowego albo australijskich stosunków międzynarodowych. Śledztwo zaprowadziło nas do syberyjskiego Irkucka. Odkryliśmy informacje łączące firmę jubilerską z wpływową osobą z administracji Putina. Dokumenty wskazują, że współwłaścicielem firmy jest syn zastępcy prokuratora generalnego Rosji, Aleksieja Zacharowa. Zacharow jest bardzo znanym i wpływowym człowiekiem z koneksjami w Ministerstwie Obrony. To doradca Putina. Syn Zacharowa, Dmitrij, został współudziałowcem firmy jubilerskiej w 2015 roku. Lubi luksusowe samochody, chętnie korzysta z mediów społecznościowych i gra w gry wideo. Nie sądzę, żeby miał okazję odwiedzić Irkuck. Do firmy trafił raczej jako figurant ze wskazania ojca i rodziny. Władze Australii powinny się skoncentrować na tego typu przestępstwach, bo są powtarzalne. Firma Zamorska, firma Krzak, przelewa pieniądze na konto w Australii. To wierzchołek góry lodowej. Dzieje się o wiele więcej i to jest bardzo niepokojące. Nie tylko przestępcy i politycy ukrywają brudne pieniądze za granicą. Podejrzewa się o to znanych biznesmenów, jak oligarchę Olega Deripaskę, który zainwestował duże sumy w Australii. To miliarder, który dorobił się podczas brutalnej walki o władzę, przejmując dochodowy przemysł aluminiowy. To były czasy przemocy, gangsterów i morderstw na zlecenie. Deripaska nie był uznawany za najbardziej okrutnego, ale działał w specyficznym środowisku. Wiemy o groźbach i ludziach wyrzucanych ze śmigłowców. Zadawał się z gangsterami, nie tylko by zapewnić sobie ochronę, ale również by namierzać rywali. Wiemy o brudnych pieniądzach i ich praniu. Ale podkreślmy, to nigdy nie zostało dowiedzione przed sądem. Słyszałem, że gdy Oleg wychodził z hotelu, czekało na niego 6 czarnych Mercedesów. Wsiadał do jednego i odjeżdżał w konwoju do huty, bo ludzie próbowali go zabić, by przejąć branżę. Kiedyś musieli się zabarykadować w hucie, bo znaleźli się pod ostrzałem. Zginął wtedy dyrektor finansowy w wojnie gangów.
Firma Deripaska Rusal to jeden z największych producentów aluminium na świecie. W 2004 roku zainwestowała w Australii, wykupując za $530 milionów 20% akcji Queensland Alumina i przystępując do spółki z kopalnianym gigantem Rio Tinto, który posiada pozostałe 80% akcji. Australijska rafineria to ważny zakup Rusalu. Potrzebowali ponad 4 milionów ton aluminium. Brakowało go w imperium. A jakość tego, co mieli, nie była tak dobra jak australijskiego boksytu. Deripaska to jeden z najbardziej wpływowych oligarchów, a pozycję zawdzięcza Putinowi. Amerykański Departament Skarbu oskarża go o pranie pieniędzy dla rosyjskiego prezydenta. Putin nie zawahał się publicznie przypomnieć Deripasce, kto tu rządzi. Wszyscy podpisali umowę? Tak. Ty to zrobiłeś? Tak. Nie widzę, podpisz. Chodź tu. Masz umowę. Oddaj długopis. Putin jest w posiadaniu kompromitujących informacji na temat każdego rosyjskiego miliardera. Każdy z nich dorobił się nie do końca zgodnie z prawem w latach 90., gdy w kraju panował chaos. To już system, w którym każdy oligarcha zna swoje miejsce i wie, że musi wypełniać ważne zadania dla Kremla. W 2012 roku podczas sporu sądowego w brytyjskim Sądzie Najwyższym zasugerowano, że Deripaska zlecił zamordowanie konkurenta biznesowego, przekupił urzędnika i ma związki z rosyjską mafią. Amerykańska Senacka Komisja do Spraw Wywiadu oskarża go o związek z politycznymi morderstwami na zlecenie Kremla. W raporcie komisja napisała, że Deripaska sfinansował i przeprowadził plan rosyjskiego wywiadu mający na celu obalenie prozachodniego rządu w Czarnogórze i próbował zamordować premiera tego kraju. To odważne oskarżenia, którym Deripaska oczywiście zaprzeczył, ale komisja senacka widocznie ma mocne dowody. W 2018 roku po sugestiach, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory, Deripaska znalazł się wśród popleczników Putina, których dotknęły amerykańskie sankcje. Rusal oraz spółka córka EN Plus też padły ich ofiarą. Sankcje uniemożliwiły transakcje handlowe głównie w Stanach. Deripaska oraz jego firmy nie mogły rozwijać interesów w USA. Deripaska wynajął najlepszych lobbystów z Mercury Public Affairs, by zdjąć sankcje z Rusalu i EN+. Badaczka Anna Masolia śledziła te działania. Mercury Public Affairs wykorzystało polityczne znajomości w Waszyngtonie, a te osoby skontaktowały się z ambasadorami wielu krajów, w tym Australii, i rozpoczęła się kampania wywierania wpływu. Lobbyści naciskali na ambasadora Australii w Waszyngtonie, Joe Hockeya, by wsparł zniesienie sankcji. Wysłali do niego ostrzeżenie. Do Rusalu należy 20% akcji Queensland Alumina. Miejsca pracy i przychody firmy są zagrożone.
List, który trafił do ambasadora Australii w USA, miał zapewnić, że Rusal dokona restrukturyzacji niezbędnej do zniesienia sankcji. Między innymi zmniejszy liczbę akcji w posiadaniu pana Deripaski do mniej niż 50%, by nie miał pakietu kontrolnego. Lobbyści przygotowali list, który po podpisaniu przez Hockeya miał trafić do najważniejszych decydentów. Brzmiał: w imieniu Związku Australijskiego chcę wyrazić poparcie dla planu restrukturyzacji grupy EN Plus oraz Rusalu, który ma doprowadzić do zniesienia sankcji wobec tych firm. To niespotykane, by lobbyści przynosili list w imieniu Związku Australijskiego. Dość bezczelne. Jakby ktoś chciał prowadzić ambasadora za rączkę, by zdobyć podpis na liście, który w przyszłości miał być używany do dowolnych celów. In order to get his signature on a letter that the company then planned to use for whatever purpose they want in the future. Joe Hockey powiedział nam, że nie pamięta listu, nie mógł więc na niego zareagować. Z dokumentów zdobytych przez nas dzięki Freedom of Information Act wynika, że wyższy rangą pracownik australijskiej ambasady w USA wysłał ponad 12 maili do amerykańskich urzędników nadzorujących nakładanie sankcji. Australijscy dyplomaci spotkali się z pracownikami amerykańskiego Departamentu Stanu oraz Skarbu i podnieśli wagę szybkiego rozważenia przez USA propozycji złożonej przez australijskie firmy dotyczącej warunków zniesienia sankcji. Lobbowanie to nic nowego. Jest legalne i często praktykowane w Australii. W tym przypadku interesujący jest fakt, że zadbano o poparcie rządu Australii w celu zniesienia sankcji wobec konkretnej firmy. USA zniosło sankcje wobec Rusalu w 2019 roku, po tym jak Deripaska zgodził się zmniejszyć swoje udziały w firmie. On sam wciąż jest objęty sankcjami. Sprawa nałożenia i zniesienia sankcji wywołała wiele emocji. W Kongresie i wśród urzędników dyskutowano, czy zmiany w EN Plus i Rusalu są wystarczające, biorąc pod uwagę, jak kontrowersyjną postacią jest sam Deripaska. W sierpniu 2020 roku Senacka Komisja do Spraw Wywiadu oświadczyła: Deripaska prowadzi działania w krajach, gdzie ma znaczące wpływy ekonomiczne. W wielu tych sprawach Deripaską kieruje rosyjski rząd. Napisała też, że firmy Deripaski, w tym Rusal, to przykrywki Kremla, działające na rzecz rosyjskich wpływów ekonomii i dyplomacji. Jednostka albo firma objęta sankcjami, a to dotyczy pana Deripaski, nie powinna prowadzić interesów w Australii. Podobnie jak jednostka lub firma oskarżona o przestępstwa, korupcję, pranie pieniędzy i wykroczenia. Na pewno możemy usprawnić nadzór nad korporacjami, by mieć pewność, że w naszym kraju interesy prowadzą uczciwe jednostki. Putin, idź w odstawkę. Putin, idź w odstawkę. Obywatele Rosji mają już dość Putina. Tysiące z nich starło się z policją podczas protestów przeciwko rosyjskiemu prezydentowi, żądających uwolnienia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.
Nawalny został aresztowany po tym, jak przeżył próbę otrucia przez agentów rosyjskiego wywiadu. Uwolnić Nawalnego! Uwolnić Nawalnego! Tymczasem w centrum Sydney na antyputinowskim marszu pojawili się kozacy pod wodzą Symeona Bojkowa. Wspieramy prezydenta Putina w jego walce z opozycyjnym bagnem. Putin odejdź, Putin odejdź. Dla protestujących Bojków i jego ludzie to ucieleśnienie reżimu Putina. Putin odejdź. To typowi sympatycy Putina, starsi mężczyźni, żołnierze. My jesteśmy młodzi, radośni, tańczymy i pragniemy wolnej Rosji. Jak może pan wspierać reżim, który próbował zamordować lidera opozycji? Jeśli to prawda, powiem jedno, mogli się bardziej postarać. Nowiczok to silna trucizna. Po jej spożyciu Nawalny by nie żył. Putin powiedział, jeśli ktoś chciałby się pozbyć Nawalnego, to by go zlikwidował. To łatwe. Siedzi w areszcie. Wciąż możemy go załatwić. Popiera pan mordowanie przeciwników politycznych? Likwidowanie. Mordowanie to nieładne słowo. Rosja będzie wolna. Na całym świecie coraz głośniej słychać przeciwników Władimira Putina. W Australii jego poplecznicy rosną w siłę i coraz ostrzej bronią prezydenta oraz jego bezwzględnego reżimu. Prawo w Australii jest bardzo liberalne. W innych krajach nie moglibyśmy robić takich akcji. Australia to dobre miejsce do promocji interesów obcego kraju. Koledzy w Rosji są wstrząśnięci. 30 kozaków w mundurach maszeruje przez centrum Canberry z flagą Rosji w rytm rosyjskiego marszu. Rosjanie pytają, wyobrażacie sobie australijski oddział, który bez zgody maszeruje po Placu Czerwonym? Albo amerykański? Niemożliwe. Ale to czyni Australię wyjątkową. Wersja polska TVN. Tekst Krzysztof Kowalczyk i Sylwester